Cześć, nazywam się Daniel Siwiec i chciałem Ci powiedzieć w tym odcinku, dlaczego kryzys jest największą szansą, żeby założyć własny biznes. Także zapraszam do oglądania. Żyjemy w trudnych czasach i jesteśmy w tym momencie u progu wielkiego kryzysu. I kryzysu ekonomicznego, który dotknie całą kulę ziemską. I to jest pewne. Kryzys to jest zarówno wielkie niebezpieczeństwo dla gospodarki, dla ludzi, dla rynku pracy, dla biznesu, ale to jest też wielka szansa. I w tym odcinku chciałem Ci powiedzieć, jakie ja widzę szanse i dlaczego te szanse trzeba przekuć na swoje życie, na realne pieniądze. Po pierwsze, prawdą jest to, że w kryzysie pieniądze nie wyparowują. W kryzysie po prostu pieniądze przechodzą z jednego miejsca w drugie miejsce. Teraz musisz zrobić wszystko, żeby to z Twojej kieszeni pieniądze nie wyparowały, a znalazły się te pieniądze w Twojej kieszeni. Recesja to jest czas, w którym powstały bardzo duże biznesy, takie jak Microsoft czy IBM. I kryzys to jest, mówi się, że to jest czas, który rodzi najwięcej milionerów w tym momencie, więc zrób wszystko, żeby być jednym z nich. I teraz to jest świetny moment na to, żeby rozpocząć swój biznes. Bo być może dzisiaj pracujesz na jakiejś firmie, albo być może masz jakiś dzisiaj swój biznes i ten biznes, w którym pracujesz, być może dzisiaj jest bankrutem i stracisz swoje miejsce pracy, albo biznes, który prowadzisz, był źle poukładany, więc w tym odcinku pokażę Ci, jak ja sobie z tym poradziłem i jak ja staram się zrobić to, żeby to wszystko wykorzystać. Nadchodząca recesja niesie ze sobą wielkie siły transformujące i można się im opierać, ale też można je wykorzystać. Ci, którzy je wykorzystają, wyjdą z tego wszystkiego obronną ręką i wyjdą z tego silniejsi i dużo mocniejsi. Kryzys to jest czas, żeby sobie przewartościować pewne rzeczy, poukładać. Dla mnie to jest czas, że moja cała firma trafiła do domu i w tym momencie pracujemy zdalnie i to jest czas dla mnie, jako dla przedsiębiorcy, kiedy nie mam wielu spotkań, żeby sobie przewartościować, poukładać sobie procesy w firmie, zobaczyć, co było dobrze zrobione, co było źle, co zoptymalizować i jak przygotować się do tego kryzysu lepiej. I to jest też miejsce do zastanawiania się, w jaki biznes jeszcze dzisiaj wejść, w którym jeszcze nie jestem i myśleć 3, 5, 10 kroków do przodu, jak będzie wyglądał rynek za te rok, 2, 3 czy 5, bo rynek dzisiaj, czy całkowicie biznes będzie wyglądał całkowicie inaczej, będzie się robiło w inny sposób. I to jest ten czas na przewartościowanie, czyli zobaczyć sobie, co w Twoim biznesie działa dobrze, jakie koszty są dobrze ponoszone, skąd masz przychody i co zrobić, żeby te przychody dalej były. Ponieważ kryzys zmienia reguły gry na rynku, to dotychczasowi liderzy mogą stracić swoją przewagę konkurencyjną. Dlatego to jest miejsce na to, żeby ich zastąpić. I nawet jeżeli dzisiaj masz kłopoty, bo pewnie tak jest, to pamiętaj, że czasem w biznesie czy w swoim życiu trzeba zrobić 2 kroki do tyłu i to jest potrzebne, żeby potem zrobić duże, duże 3 kroki do przodu. Być może jeżeli funkcjonujesz już w biznesie, Twoja firma mogła popaść w rutynę i stracisz dystans do robienia biznesu. Czy Twoja firma mogła być zraniona i jest zraniona? Tak, na pewno tak będzie. Natomiast pamiętaj, że jeżeli biznes się wzrosnął, Ty to przeżyjesz, to skóra zawsze jest silniejsza tam, gdzie jest zabliźniona, niż w miejscu, gdzie jej nie ma. Jest szansa, że rządzący zrobią wszystko, żeby uruchomić gospodarkę. I ja widzę tutaj sporo szans. Mam nadzieję, że uproszczą czy zderegulują wiele głupich, niepotrzebnych przepisów, które utrudniają życie przedsiębiorcom. Jest szansa, nie mówię, że tak będzie, że zmniejszą podatki, bo tylko niższe podatki są w stanie rozwinąć gospodarkę i to będzie koszt państwa dużo mniejszy moim zdaniem niż dodrukowanie kolejnych pieniędzy. Więc jest szansa, że nam, przedsiębiorcom, będzie żyło się lepiej i zmniejszą podatki tak, żebyśmy mogli rozwijać swoje biznesy i tworzyć kolejne miejsca pracy. To nie jest teraz czas, żeby przygotować się do kryzysu, bo kryzys jest w trakcie. To jest moment, żeby się z nim zmierzyć. I pamiętaj, jedna z zasad to jest dywersyfikuj swoje przychody. Czyli inaczej mówiąc, stwórz sobie różne źródła przychodu. Jeżeli jesteś na etacie, to nie trzymaj się jednego pracodawcy, bo jeżeli ten pracodawca padnie, to twoje źródło się skończy. Jeżeli masz firmę, to pamiętaj o tym, żeby mieć różne gałęzie biznesu, różnych klientów, żeby nie było tak, że jesteś oparty o jednego klienta, twoja firma jest oparta o jedno zamówienie, czy o rząd, czy o inny biznes. Jeżeli on padnie, zmniejszy się jego zapotrzebowanie, to Ciebie dzisiaj nie ma Twojego biznesu. Dlatego dywersyfikuj, czyli ja dzisiaj mam kilkanaście spółek w różnych branżach, od branży tradycyjnej, przemysłowej, do branży z technologiami IT, gdzie tworzymy aplikacje, a mój główny biznes jest oparty o nieruchomości. I teraz nieruchomości to jest jedna z niewielu dziedzin, które ja dzisiaj cały czas twierdzę, że warto mieć tam swoje pieniądze, bo nie ma nic bezpieczniejszego. Oczywiście, jeżeli umiesz kupować nieruchomości poniżej wartości rynkowej, to nigdy
na tym nie stracisz. Kolejna zasada jest taka, żeby nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku. Co to znaczy? Jeżeli masz różne biznesy, różne gałęzi swojego biznesu, nie trzymaj tego wszystkiego na jednej działalności, na pewno na nie jednoosobowej, bo jeżeli jakiś biznes dzisiaj na przykład ma problemy, masz firmę transportową i załóżmy, albo firmę transportową, gdzie masz duże leasingi, to twój inny biznes, twoje inne źródła przychodu będą automatycznie pogrążone razem z tym biznesem transportowym, więc powinieneś mieć każdy biznes w innej spółce, w innej strukturze, tak żeby te biznesy były od siebie niezależne. Jeżeli ci spadnie koszyk, to nie będzie w nich wszystkich jajek i się nie stłuką, tylko będzie w nim jedno jajko, a w pozostałe jajka, które sobie wyhodowałeś, czy kupiłeś, czy uzbierałeś, będą niezagrożone. Więc chroń swój majątek, chroń swój biznes, tak żeby te inne miejsca pracy, reszta twojego majątku była bezpieczna. To jest główna zasada i teraz ja już o tym mówiłem od lat i mam nadzieję, że osoby, które mnie posłuchały, dzisiaj mi za to podziękują. I taką moją zasadą, którą jest niezależnie od tego, jakie mamy czasy, to jest rozwijaj się, czyli czytaj książki, szkól się, oglądaj dużo materiałów wideo na YouTubie, nie rozrywkę, tylko edukuj się, rozwijaj. Jest mnóstwo ludzi, którzy uczą biznesu, którzy uczą jak zmienić swój zawód, co robić. Poświęć na to czas, jest mnóstwo kursów online, jak zarabiać pieniądze w różnych branżach. I teraz ja mam taką zasadę, żeby się rozwijać, ale teraz zasada przybrała nowej formy. Czyli ja dzisiaj mam taki challenge, żeby rozwijać się dużo szybciej niż wirus. Ja jakieś 2 lata temu prowadziłem szkolenie, w którym mówiłem, jakie są moje zasady budowania majątku oraz jego zabezpieczania, które są odporne na kryzys. Teraz jak patrzę na to wstecz, to widzę, że wszystkie moje zasady, które wtedy przekazywałem 500 uczestnikom, one mają dzisiaj wielki sens i one są dzisiaj dalej aktualne. Bo jeżeli zasady stracą wartość albo się przeterminują, to przestają być zasadami. Więc jeśli chcesz zobaczyć sobie to szkolenie, to pod spodem jest link, możesz sobie do tego dotrzeć. Okay. A jak ty się zabezpieczyłeś przed kryzysem? Napisz mi w komentarzu, jeżeli masz na to jakiś sposób. Okay, jeśli to wideo było dla was wartościowe, dajcie mi znać w komentarzu, to mnie zmotywuje, żeby robić kolejne. Jeżeli uznacie, że to wideo przyda się waszym znajomym, udostępnijcie im to, proszę. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!